Detektyw pozytywka, autor Grzegorz Kazdebke. O czym myślicie, kiedy powiem detektyw? Na pewno orosły mężczyźnie w płaszczu, kapeluszu i ciemnych okularach. Oczywiście w kieszeni płaszcza kryje się broń, a także kajdanki do skuwania złoczyńców. Może właśnie dlatego detektyw pozytywka, właściciel i pracownik Agencji Detektywistycznej Różowe Okulary w jednym nie ma zbyt wielu klientów, a dorośli uważają go za dziwaka. Kto bowiem potraktuje poważnie osobliwego detektywa, który urzęduje w maleńkim pokoiku, w szachy gra czekoladkami, wodę na herbatę podgrzewa na koloryferze. Rozważa też trzymanie czajnika pod pachą, zaś w charakterze broni służy mu kaktus. Tak naprawdę z usług detektywa pozytywki korzystają niemal wyłącznie dzieci, co nie jest zbyt ekonomiczne, bowiem płacą mu zwykle cukierkami. Ale jak tu odmówisz na przykład mieszkającej piętro niżej w kamienicy Zusi, które zaginęły ulubione skarpetki w delfiny? Dziewczynka dostała je w prezencie od babci Dany. i jeśli detektyw czegoś nie zrobi, to dziewczynka zaleje swoimi łzami cały dom. Ale gdzie mogły się poziać te skarpetki? Przecież dziewczynka chodziła w nich wczoraj i przedwczoraj. Oczywiście, detektyw od razu się zorientował, że skarpetki prawdopodobnie są w suszarni, wyprane przez małe dziewczynki. A czy wy wiecie, z czego to wywnioskował? No jak to? Przecież żadna mama nie zniosłaby noszenia tych samych skarpetek kilka dni z rzędu. Dlatego detektyw był pewny, że skarpetki są albo w koszu na brudne ubranie, albo w pralce, albo się już suszą. Zusi zaginęły skarpetki. Ale to nie koniec tajemniczych zniknięć. Tyle tylko, że teraz o rozwiązanie spraw detektyw Pozytywka będzie konkurował z detektywem Martwiakiem, który właśnie w piwnicy kamienicy otworzył swoją agencję detektywistyczną Czarnowic. Może jednak dobrze, że w okolicy jest dwóch detektywów, skoro ktoś posunął się nawet do kradzieży piasku. Detektyw Pozytywka ze zdumieniem słucha zapłakanej Asi z parteru, która chciała pobawić się w piaskownicy tyle tylko, że nie było w niej piasku. Biorąc pod uwagę fakt, że Martwiak właśnie otworzył Agencja, pozytywka już wie, gdzie znalazł się piasek. Jak sądzisz, skąd wiedział? Dlaczego piaskownica jest pusta? Dlatego, że, żeby zrobić remont w piwnicy, a taki właśnie robi detektyw w martwiach, potrzebny jest cement, czyli woda i bardzo, bardzo dużo piasku. A najłatwiej piasek przynieść właśnie z piaskownicy. Praca detektywistyczna to poważna sprawa, a jeszcze wciąż trzeba udowadniać swoją wartość. By pani Majeska z parteru nie komentowała, że łobuzy grasują w kamienicy, mimo tego, że swoją działalność prowadzi tutaj aż dwóch detektywów. A wszystko przez rozbity wazon na balkonie. Pośród skorup, którego znajdowały się porozrzucane chryzantemy, skute lodem. Detektyw pozytywko od razu domyślił się, że potrzaskany wazon to nie wina łobuzów, ale zimna. Czy wiesz, dlaczego trzymany na mrozie wazon pękł? Dlatego, że Woda zamarza w temperaturze poniżej 0 stopni, a na dworze w nocy był mróz, zaś kiedy zamarza, powiększa swoją objętość. Wazon rozsadziła zatem zamarznięta woda. Pęknięty wazon, a właściwie przyczyna szkody, to kolejne odkrycie pana pozytywki. Ale czy uda mu się wykryć, sprawdząc zepsucia zegarka? Dominiko. Uczeń drugiej klasy i jego siostra Zuzia pragną poznać prawdę o uszkodzonym pamiątkowym zegarku na zewnicy. Dominik, co prawda, jest przekonany, że zepsuła go Zuzia, pokazując koleżankom, ale detektyw od razu odkrywa, że tak naprawdę zegarek nie jest zepsuty. Czy domyślacie się, dlaczego? Nie działa i co trzeba zrobić, by znów był sprawny? Tak, macie rację. Stare zegarki trzeba nakręcać, inaczej przestaną chodzić. Trzeba to robić regularnie. Z równą łatwością detektyw pozytywka rozwiąże sprawę zgłoszoną przez swoje alterego i lasu widzianego w grudniowy dzień przez okno. Tak naprawdę to sprzedawca choinek wraz ze swoim towarem. Wyjaśni także tajemnicę śniegu leżącego na ścieżkach, mimo regularnego odśnieżania ich przez pana Mietka i posypywania dla bezpieczeństwa. Okazuje się, że tu winą jest wiosna. Topnieje wówczas śnieg, również ten leżący na dachu i drzewach, i po prostu spada na chodnik. Niezwykle skomplikowaną zaś jest zagadka tajemniczego biegacza po kałużach, ochlapującego okna pana Martwiaka. Podejrzany jest Dominik, a także Zuzia, choć żadne z dzieci się nie przyznaje. Jednak detektyw pozytywko od razu wie, w jaki sposób zweryfikować to, co mówią. Czy wiesz, dlaczego detektyw mierzył dzieciom temperaturę i skąd wiedział, że po kałużach skakał Dominik? Po zmierzeniu temperatury okazało się, że Dominik miał gorączkę, przeziębił się, mocząc nogi w kałuży. W sobie znany tylko sposób, detektyw pozytywka rozwiązał również problem pani Majeskiej, przekonanej, że martwia ją truje bezwonnym gazem, dlatego że kiedy jest w mieszkaniu, to widzi coraz gorzej. Czy domyślasz się, jaki związek z problemami ze wzrokiem mają posadzone za oknem drzewa i wiosna? Tak! Masz rację, posadzone drzewa mają po prostu z każdym dniem coraz więcej liści i zasłaniają słońce. A w jaki sposób kupione przez Dominika i Zuzię na bazorku winogrony otruły dzieci i panią majeską? Dzieci przyznały się, że nie poszły do domu, by je umyć, tylko od razu zaczęły jeść. A owoce trzeba przed jedzeniem opukać, bowiem często są pokryte między innymi warstwą środków owadobójczych. Jedenasta zagadka, jaką detektywowi pozytywce uda się rozwiązać, związana jest z ubraniami pana Mietka. Mężczyzna, próbujący wcisnąć się w zbyt małe ubrania, ma podejrzenie nawet wobec żony, że może specjalnie zwęziła wszystkie jego rzeczy. Ale czy to rzeczywiście spisek, czy może wszystkiemu winne są chipsy, które pan Mietek bardzo często zjada? Pamiętajmy, że chipsy są bardzo tuczące, a pan Mietek po prostu tyje od ich zjadania w dużych ilościach. Zagadka dwunasta dotyczy natomiast przebitej dmuchanej piłki na plaży. Nawet tam detektyw pracuje, przenosząc całą swoją agencję do namiotu. Tam też zgłasza się do niego mały chłopiec, który żali się, że w okolicy grasuje groźny przestępca, przebijający dmuchane zabawki. Detektyw pozytywka szybko odkrywa, że tym słoczyńcom jest słońce. Gdy zostawimy nadmuchane zabawki na słońcu, powietrze wewnątrz w nich się nagrzewa i może rozerwać zabawkę od środka. Trzynasta zagadka również związana jest z popsutą zabawką, a dokładnie z latawcem. I podobnie jak poprzednio nikt go nie zniszczył, mimo iż faktycznie papier, z którego wykonany był latawiec zamógł i był porwany. Detektyw szybko jednak zorientował się, że chłopiec sam zawinił, pozostawiając latawiec na noc na dworze. Czy domyślasz się dlaczego? Latawiec zmoczyła poranna rosa. Papier przemógł i porwał się. Sam też winien jest sobie detektyw Martwiak, który poparzył się wodą z beczki udającej prysznic. Jak myślisz, jakie znaczenie ma fakt, że pomalował beczkę czarną farbą, a prowizoryczna konstrukcja stała na słońcu? Otóż kolor czarny najszybciej ze wszystkich kolorów pochłania promienie słoneczne. Tym samym najszybciej się nagrzewa i stąd wrzątek w beczce. Niezwykle bulwersująca jest natomiast ostatnio prowadzona przez pozytywkę sprawa. Ktoś bowiem ukradł detektywowi wymarzony rower, który dla bezpieczeństwa i po namowach okolicznych dzieci zaczął przywiązywać sznurkiem. Niestety po rowerze został tylko ten sznurek, przecięty na dodatek i świadczący o tym, że faktycznie rower padł łupem złodzieja. Podejrzenia pozytywki niemal od razu padły na martwiaka. Ten jednak wypiera się wszystkiego. Pozytywka jest jednak w stanie zaryzykować nawet istnienie swojej agencji i wzywa policję. Jak myślicie, czy martwiak rzeczywiście jest winny i czy fakt, że ochoczu zgadza się przeszukać. Swoją agencję oznacza, że z kradzieżą nie ma nic wspólnego? Tak naprawdę, tym razem pozytywka nie miał twardych dowodów, ale poszlaki. martwiek zszywał sobie nogawki spodni, który mógł przecież rozerwać jadąc na rowerze, a skoro jechał, to roweru nie mogło być w biurze. Pozytywka postanowił jednak zaryzykować oskarżenie i miał rację. Jeśli nie jesteście pewni rozwiązania jakiejś zagadki, czy też chcecie prześledzić tok rozumowania pozytywki, to na końcu książki znajdują się odpowiedzi dotyczące każdej zagadki. Powodzenia, młodzi detektywi!